poza tymi listami do M, na co dzień prowadzi pan między innymi Teatr Imka. Ja pamiętam go jeszcze z Placu Trzech Krzyży, teraz jest w innym miejscu. Chciałem zapytać, jak w tych trudnych czasach w ogóle dla polskiej kultury ma się pan na teatr? No jest ciężko bardzo, co tu dużo mówić. Zresztą prowadzenie prywatnej instytucji, która zresztą skręca od czasu do czasu w jakieś rejony niekomercyjne, jest ogromnie trudne. Wydaje mi się, że przepisy nie są systemowo jeszcze przystosowane do tego wolnego rynku w kulturze, ale jakoś się trzymamy, jesteśmy na Bemowie, bemowianie nas przyjęli z otwartymi rękoma, jesteśmy po dwóch bardzo udanych premierach, czyli po wielkim powrocie Borysa Zilbermana, które mam przyjemność referować razem z Danielem Olbryskim, oraz po rewizorze Gogola w reżyserii Łukasza Kosa, mamy kolejne plany ambitne w realizacji, jest dobrze na tym Bemowie, jest fajnie, cieszę się, że nie jestem w centrum, cieszę się, że nie muszę być w tym całym szaleństwie, no bo centrum wymusza takie myślenie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest okej, ale ciężkie są czasy bardzo, to trzeba przyznać. Odczuwa pan wsparcie od rządzących? Nie mam żadnego, ja mam wsparcie od miasta. Zresztą są nowe konkursy rozpisane, zobaczymy, jak to będzie. Wiem, że budżety są chyba pomniejszone, natomiast my się właściwie utrzymujemy sami. My nie mamy żadnych. Mamy oczywiście dotacje rządowe na jakieś takie rzeczy techniczne, czy w programach na przykład Polska Niepodległa. Akurat tutaj nie, ale dostaliśmy wsparcie na przykład na zakup sprzętu po to, żeby ono było dostosowane do warunków mniejszego zużycia energii. Na koniec zapytam, czy bywa tak, że pan jako aktor, ale przede wszystkim dyrektor teatru potrafi dołożyć od siebie do jakiegoś przedsięwzięcia, bo po prostu to ma być spełnienie marzeń, to ma być takie, jak sobie pan to wyobraził w głowie. Ale finansowo? Tak, też. No przecież cała Imka powstała na reklamach, które ja kiedyś robiłem z Orange'em i z moich gaż serialowych. To moja rodzina się śmieje, że moglibyśmy mieć dom w Toskanie, a mamy teatr, który cały czas właśnie jakby, no teraz się zeruje, ale tak, ja byłem głównym sponsorem tego teatru. To był mój wybór świadomy, bo chciałem urzeczywistnić taką ideę. Teraz już wiem, że było tam coś więcej niż tylko moje ego. I dalej trwamy i myślę, że Imka będzie istniała. Powiem wam może pierwszym, że może nie tylko w Warszawie. No i za te informacje dziękujemy, a Państwa zapraszamy. Wszędzie, gdzie jest kultura, tam bądźcie. Tak, zapraszamy serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo. Szczególnie w naszym teraz kraju.